Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpy, to jest już 25 odcinek z Gothica 2 Noc Kruka. I dobra, od czego możemy tu zacząć, jeżeli mogę powiedzieć. Powinniśmy sobie porozmawiać z kolejnym magiem ognia. Mamy już te 15 punktów nauki. Ja bym je wykorzystał bardziej na zręczność, bo chciałbym... Albo na siłę, nie wiem, ja już po prostu tracę zmysły. Ale tak czy inaczej... porozmawiam sobie z Riordianem. Hej! Możemy jakieś informacje? O, proszę. Vatras dał mi amulet szukającego ognika. A, to rzadki artefakt. Za jego pomocą możesz wyszkolić ognika. Fajnie. Możesz mi w tym pomóc? Oczywiście. Przez długi czas zajmowałem się tym rodzajem magii. Świetnie. Zaginione miasto na wyspie Kolinis? Tak. Do tej pory myśleliśmy, że znamy całą wyspę. Sądziliśmy, że całą jej północno-wschodnią część zajmuje ogromny masyw górski. Ale myliliśmy się. Za górami leży dolina. Znajdowało się tam miasto prastarej cywilizacji. Chętnie bym zobaczył budynki tego miasta, ale pewnie rozpadły się w pył wieki temu. Na ile lat oceniasz wiek tego budynku? Nie potrafię powiedzieć dokładnie, ale na pewno ma już kilkaset lat. Dowiedziałeś się czegoś nowego? Wiem, że ta prastara cywilizacja czciła Adanosa. Ej, ty! A wiesz co, może wyszkolimy tego ognika? Pokaż mi, jak wyszkolić się mojego ognika. Czego ma szukać twój ognik? Złoto, klucze i narzędzia. O, proszę. What the fuck! Jezu, jakie czary mary! Jest! Jest, straszy mnie tak mary. Teraz twój ognik będzie w stanie znaleźć więcej rzeczy, które mogą ci się przydać. Kurde, jakie to było dziwne. Pokaż mi. Czego ma... Dobra. Broń dystansowa i amunicja. Wszystko przecież. Badum! O kurde. Nie, no to jest epickie. Teraz... Dobra. Nauczysz mnie wszystkiego, czego po prostu potrafisz. Runy i zwoje. Pięknie. Nie no, świetnie. Już mi to pasuje. Teraz twój ognik... Dzięki. Pokaż, czego ma... A coś jeszcze? Pierścienie i amulety. Żywność i rośliny. Magia i mikstury. O! To by mi się przydało, szczerze mówiąc, bardziej. I mikstury. O! Teraz twój ognik będzie w... Jeszcze chyba czegoś się mogę nauczyć. O! Pierścienie i amulety. Świetnie. Teraz... Dobra, chyba się już dość nauczyłem. Włączę sobie tego ognika. Poszukaj czegoś. Mówię do ognika, super. Poszukaj wszystkiego, co znajdziesz. Aha, ten umie tylko bzzz. Oj, co coś chce wykryć. Ty, dobre to narzędzie. Czekaj, co on tu chce wykryć? Dziwne. Bardzo dziwne. Ty, coś tu jest. Spokojnie, czekaj. Ale gdzie to jest? Co to kurde ma być? I nie wiem co... Nie mam pojęcia. The fuck? Dobra. To już jest dziwne. Czekaj. Coś mi tu wykryło, ale tu nic nie ma. Nic, co by mogło mi pomóc. Jest tylko ołtarzyk. Naprawdę pojęcia zielonego nie mam. O, jakiś kamienny strażnik. Dobra, idziemy sobie dalej. Kolejnych magów. Odpalę tym razem tego ognika. Po...
Tak, wszystkiego co znajdziesz. Gdzie mnie będziesz prowadził, ogniku? Idzie w ogóle to coś za mną? A idzie. Przynajmniej to coś jest posłuszne. Dobra. Jeszcze nic nie wykrył. Ale może zaraz wykryć. To jest naprawdę niesamowite narzędzie. O! Nie, tak dziwnie skoczyło. Oglądam ognika. Wybaczcie, muszę zrobić cięcie. Okej, już wróciłem. Oko, ktoś mi zawsze musi przeszkodzić. Czym? No właśnie, czym? Chwileczkę, jak tu zejdę na dół. Nic tu nie ma. Ja już tu chyba kiedyś zbierałem. O, Kronos tu jest. Nie, najpierw do Merdariona. Proszę. Jak można stąd najszybciej dojść do miasta? Po prostu wróć tą samą drogą, którą przyszedłeś. Albo mógłbyś... Nie, to byłoby zbyt niebezpieczne. Dawaj to. Wyduś to z siebie. No dobrze. Budowniczowie tych sal mieli własną metodę podróżowania. Z tego, co udało się ustalić, znali sztukę teleportacji. Super. Co w tym takiego wyjątkowego? W Korinis znaleźliśmy kamienie teleportacyjne. Wygląda na to, że kamień teleportacyjny ukryty w tych salach przenosi prosto do portu. Jednak nikomu z nas nie starczyło odwagi, żeby do nich wejść. No to ja się odważę. Gdzie jest kamień teleportacyjny? W komnacie ze zbiornikiem są drzwi. Kamień jest za nimi. Daj mi klucz. Chcę się temu bliżej przyjrzeć. Naprawdę? Ale nie biorę za to odpowiedzialności. Nie gadaj, tylko dawaj. Skoro nalegasz. Dobre. Trzymaj. Nie gadaj, tylko dawaj. Gdzie są pozostałe kamienie teleportacyjne? Znaleźliśmy jeszcze tylko jeden. Mniej więcej w centrum Korinis. W pobliżu karczmy Martwa Harpia. Aha, dobra. Możesz nauczyć mnie czegoś o magii? Kiedy tylko będziemy po drugiej stronie, chętnie ci pomogę. Dzięki. Ale dobra, teraz sobie otworzymy te wrota. Ciul. O kurde, ale ładnie. Jeszcze sobie zapalę światło. Dobra, coś wykryjesz? Szukaj wszystkiego, co znajdziesz. Kufer. Wow, otworzyłem to profesjonalnie. Świetnie. Słyszę ten teleport. Czekaj, może to coś jeszcze się znajdzie interesującego. Dobra. O kurde. Ej, działa to. Ale jaja. Nie wierzę. Otworzę teraz te drzwi. I tutaj się dostanę. Świetnie. Ja nie mogę, ale zabawa. Hej. Wygląda na to, że kamienie teleportacyjne działają naprawdę dobrze. Naprawdę to zrobiłeś? Użyłeś jednego z nich? Tak. Wychodzi na to, że wciąż działają. Niewiarygodne. Później będę musiał się temu bliżej przyjrzeć. No, przydałoby się. Dobra. Idziemy teraz z kolejnym magiem porozmawiać. Opowiedz mi więcej o tych kamiennych strażnikach. Wiele więcej ci nie powiem. Musieliśmy ich zniszczyć. Teraz są niegroźni. Zaatakowali nas, kiedy tu przybyliśmy. Pokonaliśmy ich dopiero zjednoczonymi siłami. Obawiam się, że po drugiej stronie portalu czeka więcej takich strażników. Musi być jakiś sposób na wyłączenie napędzającej ich energii. Coś, co sprawi, że staną się zwykłymi kamiennymi posągami. Fajnie. Możesz mi sprzedać trochę sprzętu? Czemu nie? Jeśli dobrze pamiętam,
Ostatnim razem także handlowaliśmy. Tak. Powiedz mi, czego potrzebujesz? Kurde, aż tutaj dobre zwoje z tą lodową lansą i wirem. Trochę drogie. Ale wiesz co, kupię sobie podkimany. Sprzedam coś niepotrzebnego. Kurde, ale trzęsienie ziemi się zrobiło. Co ja mogę tu jeszcze takiego sprzedać? Bezcennego. W sumie to już nic. Tatara, tatara. Okej. A te potki też sobie kupię. Nie ma sprawy. Dobra, mogę już stąd wyjść. No i do następnego maga. Jeszcze chyba napotkamy ze dwóch magów, co najmniej. Hej! A on skąd się tu wziął? O, tu jeszcze jest jakiś... Hej, ty! Wszystko w porządku? Masz dużo odwagi, pokazując się tu. A no. Co tu robisz? Uczę się języka budowniczych. Język jest kluczem do wiedzy tego starożytnego ludu. Każdy z nas musi się go nauczyć. Inaczej ta ekspedycja dobiegnie końca, zanim się zacznie. Prawda. Budowniczowie używali kamiennych tabliczek do przekazywania swojej wiedzy. Niestety, wiele z nich zniszczono lub skradziono dawno temu. Co zapisano na tych kamiennych tablicach? Zawierają w sobie całą wiedzę starożytnych. Niektórzy z nich za pomocą zaklęć zwiększali swą znajomość magii i walki. Fajnie. Dla kogoś, kto potrafi odczytać tablicę, to prawdziwy skarb. No niestety ja nie posiadam jeszcze punktów nauki. Hej! Wszystko zmarnowałem. Możesz mnie nauczyć czytania w tym dawnym języku? Czemu nie? Przekażę ci moją wiedzę. Dobrze, to kiedy indziej? Może jeszcze się przejdę tutaj. O, proszę. Może jakieś miksturki zrobię. Kurde. Za mało składników. Kurczę, ktoś do mnie pisze, zapomniałem Skype'a włączyć. Aha. No nie zrobię, nie zrobię. Jakieś specjalne? Nie ma. Destyluj grzałkę? Nie ma. Zmieszaj tytoń. O, za mało składników, kurde. Lipa. Czym? Jak to czym? Czym? Aha, bo runy już nie mam. To tak, to też prawda. Dobra, i mamy tu ostatniego maga. Hey. Nefariusa. Przyniosłem ze sobą fragment ornamentu. Naprawdę? To wspaniale! Wiesz, gdzie mogą być pozostałe części? Według inskrypcji ornament podzielono na 4 kawałki. Wygląda na to, że wciąż mogą być gdzieś na wyspie. Z pomocą Merdariona przetłumaczyłem niektóre inskrypcje. Zawierają wskazówki co do miejsca ukrycia fragmentów. Aha. Masz, zaznaczyłem niektóre miejsca na tej mapie. Dzięki. Rozejrzyj się po okolicy. Zwracaj uwagę na stare budowle. Możliwe, że już całkiem się rozsypały i trudno będzie je rozpoznać. Mogą Spoko. Wyglądać rozmaicie, jak wielki, nieregularny głaz, kamienny krąg, mauzoleum albo coś w tym stylu. Spoko. Ale po co ci to w ogóle mówię? Na pewno je znajdziesz. Powodzenia. A dzięki. Co słychać? Co ty tu robisz? Co za niespodzianka? Myślałem, że cię zabili. Prawie. Jest straszne zamieszanie z twojego powodu, wiesz? Ledwo rozpoznałem Saturasa, taki był zły. A co z portalem? Sądzimy, że prowadzi do zaginionej doliny, w której starożytna cywilizacja wzniosła swoje miasto. Ale skała za portalem to ogromny, lity kamień. Nie ma żadnych znaków zaklęć teleportacyjnych. Tajemnicza sprawa. Wiesz, jak go uaktywnić?
Jeden z zaginionych ornamentów wydaje się swego rodzaju kluczem. Będziemy go potrzebować, jeśli chcemy dokonać jakichś postępów. Musi pasować do wgłębienia w kształcie pierścienia obok portalu. Dlaczego ornament został zniszczony? Ten, kto to zrobił, chciał zapobiec ponownej aktywacji portalu. Im dłużej wpatruję się w inskrypcję, tym bardziej jestem pewien, że kapłani tej prastarej kultury nie byli wcale głupcami. Mieli powody, żeby odciąć dostęp do obszaru po drugiej stronie. Nie wiemy, co tam nas czeka, ale z pewnością nie jest to nic dobrego. Dobra. To się teraz teleportujemy do Corinis. Mamy zaraz mapę. Zaraz zobaczymy, czy to jest ta mapa Nefariusa. Nie, to jest ta moja. Trzeba odpalić tą moją. Znaczy tą Nefariusa. Okej. No i mamy tutaj te trzy... dobra. Te trzy kamienne kręgi. Dostaniemy się do nich. Znaczy nie wiem, czy zdążymy od razu do wszystkich, ale postaram się jakoś zebrać te ornamenty, a w następnym odcinku to już bardziej się postaramy już dostać się na drugą stronę Corinis. No to wskakujemy. Gdzie my teraz jesteśmy? To jest moje pytanie. O, to mamy już niedaleko. Zaraz się przejdziemy. Spokojnie. I uaktywnimy ten kamienny krąg, który tak bardzo nam jest ważny do zebrania fragmentów ornamentu, dzięki czemu otworzymy portal i przejdziemy na drugą stronę i tam dopiero zaczną się prawdziwe przygody z dodatkiem Noc Kruka, więc za niedługo możecie się już spodziewać ekstra przygód. Tylko jeszcze musimy zebrać te ornamenty i już po prostu zmykniemy stąd na jakiś długi czas. Bo tam to normalnie spędzimy chyba więcej czasu niż w Corinis. Tyle ile tu jestem, więc możecie się spodziewać naprawdę mnóstwo odcinków z Gothica 2 Noc Kruka w tym, po drugiej stronie Corinis. To wiecie, możecie się już do tego szykować. Kurde, muszę sobie miksturkę many wypić. Bo tam widzę jakiegoś intruza, nawet dwóch intruzów. Jedna bestia mniej. Już ubiłem stworzenia, tylko teraz się nie wiem, jak tam dostać. Ja tu chyba nawet nie chodziłem. O, dostałem się, jak miło. Hardkorowo. Gdzie my jesteśmy? No, już niedaleko. Naprawdę, już jest niedaleko. I zaraz uaktywnimy ten kamienny krąg. A ubiję sobie te pełzacze. O, co młódki! Dobra, to ja ubiję bez problemu. O, to już jest dorosły. Dobrze. No chodź tu. Serio? Come on. O jest. Dobra, poszło. Zaraz wypiję sobie znowu. O, ile mam mięsa! Ja cię kręcę. Świetnie. Trzeba będzie to wszystko upiec. Ciekawe, jak ja to zrobię. Kurde. Ostro. Gdzie jest leczenie? O, jest leczenie lekkich ran. Dobra. Wszystko się zrobiło. Ja bym sobie teraz to mięso upalił, bo naprawdę mam tego sporo. A tyle sobie nie życzyłem mięsa. O, kolejna bestia. No kurde. Ale żem teraz przesadził. Mam jeszcze te
niebieskie bezy. To. O, kto tam jest? Kto to? Kawal. What the fuck? Gdzie ty zgubiłeś kostium? Nie gadaj, że tylko byłeś w tym swoim. Czekaj, ja ubiję to gówno. Siach. Siach. Jedna bestia mniej. O jest. Zaraz zjem sobie takie niebieskie bezy. Kurde, trochę się nawiadam. Ale będzie. Hej, ty! Yo, Kawalorn. Dałem Watrasowi twój list. Nie oczekiwałem od ciebie niczego innego. Dziękuję. A nie ma za co. Szukasz czegoś? To takie oczywiste? Tak, magowie wody kazali mi szukać zgubionych ornamentów. Interesujący zbieg okoliczności. Otrzymałem taki sam rozkaz od Nefariusa. Należysz więc do wodnego kręgu? Tak. To dobrze. W takim razie nie muszę tego robić sam. Znalazłeś już jakiś ornament? Znam miejsce, w którym powinniśmy coś się znaleźć. Ten kamienny krąg może być jedną z tych budowli, które opisał Nefarius. Teraz musimy tylko znaleźć mechanizm. Mhm, dobra. To szukamy. O, jakiś rydest polny. Szukamy mechanizmu. Gdzieś w tym kamiennym kręgu powinien być. Ale nie sądzę. O, jest jakiś przycisk. Pięknie. Skórzany mieszek. Kolejny przycisk. Gdzieś jeszcze jeden powinien być. Zaraz się znajdzie. Spokojnie. No i ja już znajdę. O, jest. What the hell? Dziwne. Uruchomiłem mechanizm. Nic się nie stało. W takim razie wieśniacy Lobarta mieli rację. Powiedzieli, że ktoś już kręcił się przy tych kamieniach. Nagle znikąd pojawił się kamienny strażnik i ich zaatakował. Farmerzy wezwali straż, żołnierze paladynów, a ci przyszli i zniszczyli potwora. Przeszukałem już cały teren. Jeżeli był tu jakiś ornament, mają go teraz paladyni. Aha. W takim razie pójdę do nich i odzyskam ornament. Dobrze, pójdę do miasta. Spotkamy się u Watrasa. Spoko. Lol, wygląda jak farmer. Dobra, idziemy do miasta. Ciekawe, kto w ogóle będzie miał ten ornament. Ornament. I przejdziemy się po kolejne ornamenty. Ja bym je już wolał dzisiaj zebrać, ale jak nie zdążę, to po prostu zbiorę je w następnym odcinku, resztę. O, tam jest wilczur. Ja sobie go ubiję, chodź tu. A resztę już go tak pociacham. Dobra. Poszło. Zaraz jeszcze pójdę do Bospera. Sprzedam mu trochę tych skór. Dostanę za nie hajs. I potem pójdę po resztę kamiennych kręgów i zobaczymy, co się stanie. A nie, jeszcze tutaj trzeba iść. To było oczywiste. A co mnie to, że już chodzę w tym wdzianku wodnego kręgu? Nikt nie chce wiedzieć. Nie wiem, trzeba będzie się spytać przywódcy paladynów. Może on będzie coś wiedział na ten temat. Trzeba zapytać. Szukam metalowego ornamentu. Powinien być gdzieś w kamiennym kręgu przy farmie Lobarta. Jeśli chodzi ci o to tutaj, myśleliśmy, że może to być magiczna runa. Ale to całkowicie bezwartościowy przedmiot. Weź go sobie. Do niczego nam się nie przyda. A dzięki. Dzięki wielkie. No i dobra, możemy iść.
Teraz idziemy do tego Bospera. Dostanę trochę hajsu i teleportujemy się na jakąś farmę najbliższą. Tak, to bardzo typowe. Pewnie już ten kawaler jest w mieście, albo dopiero dochodzi do miasta. Nie wiem. Można to było zrobić. Nie mam pojęcia, bo już jest. Ale to nieważne. Dobra, a ten. Dobra. Mam dla ciebie kilka skór. Wilcza skóra! Nieźle! Dobra robota! Przyjdź do mnie, jak będzie. Co? Tyle? Czekaj. Sprzedałem ci w ogóle te wszystkie skóry? No, skóra topielca widać ci nie jest ważna. A ten. To czekaj. A ja ci sprzedam sam. No, za takie grosze, ale sprzedam. Dobra, mamy ten ornament. Dobrze. Okej. Idziemy już stąd. Możemy jedynie przeczekać. Pewnie spotkam po drodze tego kawalorna. A to może z nim pogadam. O, jest. Ale Beliar nie znosił widoku światła i niszczył wszystko. Dostałem brakujący ornament od Lorda Hagena. Widzisz? Wiedziałem, że mieli go paladyni. Świetnie. Dobra. Ujrzał wtedy Adanos, że w ten sposób nie. Aha, z nim się nie da pogadać. Ekstra. Okej, zaraz skorzystamy z teleportu. W ogóle sprawdzę na mapę. Tepniemy się do tej tawerny Martwa Harpia i gdzie byśmy mogli tak się, nie wiem, wybrać. Tam jest jakaś farma, a tam to już w ogóle nie wiem, coś trochę dalej. A to tam gdzie jest las i jest naprawdę niebezpiecznie. A to wiecie co, pójdziemy na tą farmę tam gdzie są te pola i tam po prostu aktywnimy ten kamienny krąg, a w następnym odcinku aktywnimy ostatni i otworzymy portal oraz przejdziemy na drugą stronę i zaczniemy już tam oficjalną przygodę z dodatkiem Noc Kruka i tam to się będzie naprawdę działo. Tam będę się starał o to, żeby każdą misję wypełnić, bo każda misja daje naprawdę mnóstwo doświadczenia, potem wyższy poziom. To już naprawdę nie są przelewki. Ciul. Chyba nawet dobrze się wybrałem. Tak, doskonale wręcz. Dobra. Jest świetnie. No i teraz idziemy na tą farmę. O, proszę. Kurde, harde. Ej, no odpalaj broń. Kurde. W duecie są wkurzające. No walcz. Więcej mnie już nie uderzysz. Dobra, poszło. Poszło wszystko. Dobra, to jeszcze. A wypiję to. Ej, kurde, kto mi znowu pisze? Przeszkadzacie mi, ludzie. Dobra, idziemy na tą farmę i odpalamy ten kamienny krąg. Jeżeli ktoś jeszcze raz mi coś napisze, to ja nie wiem, co mu zrobię. Już po prostu czasem to zapominam znowu o tym, żeby sobie wyciszyć Skype'a. Dobra, idziemy. Prawie pół godziny będzie nagrania, ale spokojnie. Trafimy tylko na tą farmę, odpalimy ten kamienny krąg i po prostu zakończymy ten odcinek. Okej, dobra. I tyle wystarczy mi światła na jakieś 5 minut.
Okej, tu już jesteśmy na miejscu. Odpalamy ten kamienny krąg i postaramy się... A wiecie co, jeszcze zapiszę, bo w ogóle nie zapisywałem. Teraz jakbym tak zginął, to normalnie bym się wkurzył i to naprawdę na maksa. Więc już sobie przypomniałem o zapisaniu gry. Dobra, mamy tu kolejne przyciski. Znowu roślinki jakieś, pierdołki, listę ziółko. Dobra, zbieramy to, zbieramy, bo się przyda. Przyda się wszystko, co wartościowe lub bezwartościowe. Czekaj, tam coś było, tam coś było. Nie, wydawało mi się, myślałem, że to jakiś mechanizm. Okej, okay. Rozglądam się tak. O, jest kolejny przycisk. Gdzieś tu powinien być ostatni. O ile będzie. Dobra, zbierzemy. Tutaj coś będzie. Czekaj, czekaj. Nie. To znaczy, że tutaj jest. O kurde. No ale to coś idzie do mnie. Chwileczkę, ja sobie muszę manę dopić. O kurde. Fuck! To gówno mnie goni. Szajze. Się boję tego czegoś. To coś mnie może zabić. Dobra, zajmijcie się tym gównem. Ja muszę coś, nie wiem, jakiś inny czar. O, mała błyskawica, może to coś pomoże. Kurde. O Boże. Serio. Fuck! Dobra, z tym sobie już dam radę. Jest. Ja pieskam. Kurde, zabiło farmerów. O Boże. Biedaki. Biedaki, biedaki. Kurde, wszyscy polegli. Niesamowite. Nawet kobitka padła. Dobra, zakończymy już tu odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. A jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj już z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się do następnych odcinków. Na razie, ho!